Dzisiaj zaprezentuję kromki zapiekane z czosnkiem. Ten prosty przepis poznałem z programu telewizyjnego wówczas, kiedy w telewizorze mieliśmy tylko dwa programy. Autor tego przepisu chwalił, że możemy zrobić go szybko i z produktów, które prawie zawsze mamy w naszej kuchni. Atutem jest również fakt, że produkty nie muszą być całkiem świeże oraz to, że na przykład w przypadku niezapowiedzianej wizyty znajomych możemy zrobić coś całkiem ciekawego niemal natychmiast. Szczerze mówiąc, przyznaję mu rację. Potrzebne produkty: ser żółty w plasterkach, chleb, nie musi być świeży, może być nawet kilkudniowy, masło, kilka ząbków czosnku, ketchup oraz papryka mielona. Zaczynam od posmarowania cienką warstwą masła każdej kromki po jednej stronie. Dobrze jest, jeżeli kromki są posmarowane równomiernie na całej swojej powierzchni. Następnie na gorącą patelnię wrzucam posmarowane kromki od strony posmarowanej masłem i smażę. Można oczywiście kromki pokroić na połowy, wówczas zmieści się więcej na patelni. Co jakiś czas sprawdzam, czy kromki są już dostatecznie wypieczone. I jeżeli uznam, że któraś z nich jest, wówczas odstawiam ją na bok. Jeżeli na patelni zwolni się miejsce, wówczas wrzucam kolejną kromkę w miejsce wolne. Następnie, jak już mam kilka kromek tak upieczonych, czekam chwilę, aż wystygną i wcieram w każdą z nich, od tej strony, która jest upieczona, ząbek czosnku. To znaczy cały ząbek nie wchodzi, o tyle ile się da, więc taki ząbek czosnku może wystarczyć na 2-3 kromki. Teraz smaruję każdą kromkę z drugiej strony, tej, która nie była smażona. I ponownie wrzucam kromki, również stroną posmarowaną masłem, na gorącą patelnię. Teraz na każdą z nich dodaję jeszcze po plasterku żółtego sera. I przykrywam. Ser powinien się ładnie stopić, ale oczywiście nie możemy dopuścić do tego, aby kromki się przypaliły. I w zasadzie potrawa już jest gotowa. Podaję je z ketchupem posypane papryką mieloną. Życzę smacznego.